kamery jest już za nami. Obejrzeliśmy dzisiaj dwa spektakle. Wielogłos Teatru Węgajty oraz Aleatorium. Koncert na wizję, 10 instrumentów i niemą śpiewaczkę grupy Unia Teatr Niemożliwy. Zanim jednak usłyszymy rozmowę z twórcami Teatru Węgajty, posłuchajmy wrażenia widzów. Bardzo mieszane mam wrażenie. No to nie było spójne, to nie było przemyślane, chociaż bardzo mi się podobała pani, która śpiewała. I niektóre etiudy tak aktorsko bardzo mi się podobały przygotowane, ale w całości to tak nie za bardzo. Bardzo właśnie wielogłosowy wypowiedź o tym, jakie możemy mieć podejście do drugiego człowieka, do tego, co się dzieje blisko, gdzieś daleko za granicami kraju, czy też do wszelkich innych stworzeń żyjących, jak też możemy być dwulicowi, z jednej strony mówiąc o potrzebie miłości do zwierząt, a źle się odnosząc do ludzi bardzo blisko siebie. Niesamowity spektakl, ale trzeba go jeszcze przemyśleć. Jeszcze przetrawić troszeczkę. Teraz z nami w studiu festiwalowym jest dwójka aktorów z Teatru Węgajty, które pokazały dzisiaj swój spektakl Wielogłos. Na samym początku tej naszej dzisiejszej rozmowy chciałam Was spytać o to, w jaki sposób powstał w ogóle ten spektakl, bo patrząc na niego jako widz widzimy, nazwijmy to trochę zlepek, jakiś taki właśnie patchwork, jak nazwaliście to wcześniej na spotkaniu, różnych rozmów, różnych waszych myśli, ale też różnych tematów. Dlaczego właśnie poszliście w tym kierunku i dlaczego on, ten spektakl wygląda tak, jak wygląda? Jakby trzeba zacząć od tego, że jakby ta praca jest o tyle wyjątkowa, że ona odbywa się w bardzo szczególnym czasie. Dlatego, że ten spektakl jest efektem wyprawy wielkanocnej, kolędniczej i zapustnej, które są przeprowadzane regularnie przez zespół Teatru Węgajty i przez inną szkołę teatralną, której jesteśmy jakby częścią. To jest takie duże przedsięwzięcie, które polega na tym, że rzeczywiście trzy razy do roku zjeżdża się grupa ludzi, którzy chcą w jakiś sposób poznać praktyki Teatru Węgajty, bardzo specyficzne praktyki, które są związane z kalendarzem rytualnym, takim starym, bardzo tradycyjnym kalendarzem rytualnym, który zaczyna się od kolędowania przez zapusty aż po Alelujkę. I bardzo ważną częścią tych wypraw jest spektakl, pokaz, coś, co się pokazuje ludziom, do których się jeździ z wyprawami. Dlatego, że te wyprawy są bardzo często rzeczywistą wyprawą i wiążą się z rzeczywistym przemieszczaniem się gdzieś do jakiejś odległej wsi albo do odległego miejsca, gdzie ludzie czekają na przybycie teatru i czekają na rokroczne wydarzenie, zajście. Generalnie ta praca jakby biegnie dwutorowo, że z jednej strony jakby uczymy się pieśni i różnych jakby elementów tradycji, które są związane z różnymi regionami, a jakby na drugim torze jest ta praca nad spektaklem. Każdorazowo nam wygląda tak, że de facto każdy przywozi ze sobą jakiś swój bagaż doświadczeń. Czy to jakby łączy te doświadczenia, wspólny temat, czy obserwacje, czy na przykład raczej w tym okresie po Nowym Roku, kiedy to jest wyprawa kolędnicza, raczej to są właśnie, od jakiegoś czasu to są, de facto to są najczęściej właśnie takie tematy, które są jakoś takie niesamowicie aktualne, albo które na przykład nas w jakiś sposób poruszają i zupełnie inaczej to też wygląda, kiedy to jest zebrane jakby w tak zwaną szopkę noworoczną, a dopiero później jakby, kiedy jest właściwie przeszlifowane i trochę zmienia się z perspektywy tej pracy całorocznej. Więc tutaj jakby de facto właśnie jakby te trzy wyprawy są jakby, których efektem jest spektakl, ale de facto przy pracy to jest tak, że generalnie pracujemy tylko nad spektaklem, tylko jakby równorzędnie. To trzeba sobie jakoś wyobrazić, że rzeczywiście to jest tak, że jest
tydzień w roku, kiedy się zjeżdża jakaś grupa ludzi. Tak, jesteśmy w Węgajtach. To jest bardzo specyficzne też jakby, jak to samo miejsce jakby oddziałuje, jak ta przestrzeń oddziałuje i jak ten rytm jakby wpływa na powstawanie tych spektakli. One jakby są rzeczywiście kumulacją różnych zdarzeń, właśnie takim patchworkiem, który wykwita w trakcie tego naszego spotkania, powiedzmy, nie wiem, tygodniowego. Tak. Jedziemy z tym materiałem na wieś. Tam odbywają się takie rzeczy, które są związane albo z tym jakby trybem kolędniczym, albo aleluiniczym, czyli chodzi się po kolędzie, albo chodzi się po Alelui. Mhm. I ostatniego dnia takiej wyprawy właśnie jest ten pokaz, kiedy my pokazujemy coś, oddajemy coś jeszcze tym ludziom dodatkowego w postaci takiego spotkania wspólnego, właśnie krótkiego spektaklu, zajścia. To są też bardzo specyficzne momenty. Ta publiczność jest bardzo wyjątkowa, ona czeka na to, żeby zobaczyć, co w tym roku będzie działo. I to jest publiczność, która żywo reaguje, która wchodzi w dialog na żywo. Tak, czasami się zdarza tak, że nie do końca nas słychać, a bardziej słychać publiczność, bo jakby te dialogi są po prostu na bieżąco się tworzą. I te spektakle jakby rzeczywiście rodzą się na tej wyprawie. Jesteście też dość ciekawym, że tak, przepraszam za określenie, tworem, jeżeli chodzi o zespół w ogóle aktorski. Jest Erdmuta, jest Wacław Sobaszek, którzy są twórcami Węgajt, którzy są od samego początku i którzy wydaje mi się, że też pełnią troszeczkę funkcję oczywiście jakichś takich mistrzów, waszych mentorów. Czy faktycznie tak jest, ale też oprócz tego jeszcze kontynuując pytanie, jesteście ludźmi młodymi. W jaki sposób, oprócz tego, tak jak mówicie, jest ta wyspa teatralna, przyjeżdżacie do Węgajt, żeby uczyć się, żeby przebywać tam, żeby nabrać jakiegoś nowego doświadczenia. Co was skłoniło jako osoby, które, nie wiem, jak mieliście wcześniej doświadczenia teatralne, jeśli tak, to może jakie? Żeby rozpocząć taką współpracę właśnie z nimi, ponieważ tak jak powiedzieliście, jesteście z różnych stron Polski. Może powiedzcie po prostu, jak wygląda taka praca. Przecież nie przebywacie tam przez cały rok. Tak, generalnie to, jeżeli mogę powiedzieć od siebie, mnie chyba gdzieś tam najbardziej pociągało to, że podczas wypraw i podczas, dlatego że Węgajty jakby to teraz jakby, żeby nakreślić jakby, ten rodzaj pracy, dlatego że Teatr Węgajty jakby pracuje i na miejscu w samych Węgajtach z ośrodkiem DPS i z dzieciakami. Natomiast poza tym jakby jest w kontakcie z takimi trzema obszarami w Polsce, które każdorazowo w tej chwili na przykład już Dziadówek jest, który jest na Suwalszczyźnie podczas tej wyprawy alelujkowej, jest 20 czy 21 raz, tak? Jakby to jest 21 rok, który jest odwiedzany, więc faktycznie ci ludzie czekają. Ale to, co mnie najbardziej jakby przyciągnęło, to jest to, że faktycznie się jest bardzo blisko tych ludzi, że po prostu łapie się ich za rękę, że jest, no właściwie bliżej się nie da. Oni wpuszczają cię też w taki specyficzny obszar, takiej zupełnej intymności, czy w piżamie, czy akurat siedzą z rodziną przy stole i stajesz się po prostu nagle jakby częścią tego, co oni przeżywają. I czasami jest tak, że po prostu musisz się z nimi napić wódki, czasami jest tak, że cię poczęstują ciastem, czasami jest tak, że się wypłaczą, bo ktoś umarł. Więc i nagle jakby mimo tego, że no jesteś obcym człowiekiem. Nawet jeżeli cię pamiętają, że przyjeżdżasz tutaj kolejny raz, to tak na dobrą sprawę po prostu w tym jednym momencie jakby no nie da się bliżej. Jesteś prawie jak członek rodziny. W moim przypadku to jest jakaś taka droga, która ewoluuje. No, na początku przyjechałem rzeczywiście jako student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej, jakby no z racji tego, że też jest jakby to jakaś praktyka teatralna, o której się czyta, o której się słyszy, która fascynuje i chce się po prostu sprawdzić, jak to wygląda. I to przede wszystkim gdzieś tam mnie przygnało. Później jak się jest na miejscu, to rzeczywiście jest to doświadczenie wyprawy i spotkania z ludźmi, które jest zupełnie no elementarne dla mnie, czy najważniejsze rzeczywiście. To jest jedno z najważniejszych w ogóle doświadczeń jakichś teatralnych w moim życiu. No i oczywiście rodzą się przyjaźnie, rodzi się jakaś zażyłość, rodzi się też coś takiego, że nagle większość z nas jakby mam wrażenie, ma takie poczucie, że te Węgajty też się stają takim po prostu no jakimś tam bardzo częścią ważną naszego życia i chcemy po prostu wracać i się spotykać też między sobą i wiemy, że po prostu mamy tam przyjaciół, których po prostu chcemy odwiedzać i chcemy z nimi działać. To jest też bardzo ciekawe w ogóle model teatru nie teatru, bo jakby
rzeczywiście to jest... Bo gdzieś faktycznie, tak. Faktycznie te działania teatralne jakby narosły na tych wyprawach, tak? Jakby, więc jakby oczywiście jakby też poza tym jakby teatr wcześniej oczywiście realizował różne przedsięwzięcia, ale jakby ten specyficznie rodzaj wypowiedzi jakby właśnie narósł na tych też jakby pomiędzy tymi doświadczeniami wypraw. Tak, to jest w ogóle bardzo ważne, że w ogóle Teatr Vengajty jako Teatr Vengajty jakby nie istnieje jako figura, tak? Jakby nie ma czegoś takiego jak Teatr Vengajty, jest Teatr Vengajty projekt terenowy i to, to jest bardzo ważny komponent w ogóle tej nazwy, że to on się realizuje, jakby to, ta praktyka teatralna realizuje się w terenie w jakiś tam sposób. No. I to, czy ten teren jest w Nowicy, w Toruniu, czy w Dziadówku, czy w Vengajtach właśnie podczas festiwalu, jakby no to już są jakby różne wykwity właśnie tego, tej praktyki, tak? Która jest bardzo oryginalna, która nie ma stałego zespołu. Tym zespołem są ludzie, którzy po prostu chcą się czegoś nauczyć, którzy szukają jakiejś alternatywnej ścieżki też po prostu teatralnej. To jest bardzo ważne, że właśnie to co powiedziałeś, że właśnie są tam te osoby, które chcą. Więc jeżeli ktoś po prostu chce się zaangażować, jeżeli się odnajdzie, jeżeli stanie się to dla niego ważne, to po prostu tam będzie. I tak na dobrą sprawę po prostu, jeżeli zacznie przyjeżdżać na jedną wyprawę, na drugą, to jest jakby indywidualny wybór po prostu każdego, kto się tam znalazł. Nie jest tak, że faktycznie po prostu tym kierują jakieś zasady, że tutaj możesz się znaleźć, a tutaj już nie. Czy jakieś castingi wcale czy nie. Czy nie, absolutnie. Jeżeli już jakby jesteś na wyprawie, jeżeli to stało się jakoś po prostu ważną częścią twojego jakoś tam doświadczenia, to jeżeli po prostu będziesz mieć chęć i możliwości się zaangażować, to po prostu tam jesteś, po prostu się angażujesz. Więc tak na dobrą sprawę to też w ogóle polecamy oczywiście inną szkołę teatralną, żeby tego doświadczyć. To jest naprawdę takie bardzo unikalne i bardzo ważne doświadczenie. Są takie momenty, że naprawdę po prostu nie da się inaczej, po prostu wszyscy płaczą i po prostu... Albo się śmieją. Albo zupełnie się śmieją i tańczą. I zupełnie to też jest inny kontakt w ogóle z drugim człowiekiem, gdzie nie przedziela cię scena i nie jesteś niemym aktorem, który faktycznie jest zupełnie w innej przestrzeni, tylko po prostu bierzesz drugiego człowieka za rękę i to jest jakby zupełnie, zupełnie inny rodzaj kontaktu. Wielogłos jest właśnie śladem, czy trochę taką pozostałością tych wspomnienia, tych wypraw. To jest w ogóle bardzo ważny kontekst tego spektaklu. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za to. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z zaproszenia do Vengajty, bo... Wy skorzystajcie. Tak, wy skorzystajcie. I przyjeżdżajcie na wioskę teatralną koniecznie. Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś na klamrze w takim razie. No, też może też jakiejś innej ekipie, ale może też takiej samej. Dzięki wielkie. Dzięki. Zanim przejdziemy do rozmowy z grupą Unia Teatr Niemożliwy, posłuchajmy opinii na temat spektaklu. No dosyć stosunkowo dziwny, ale bardzo interesujący. Przede wszystkim forma, także bardzo fajny. Bardzo oryginalny i dający dużo do myślenia, naprawdę. Muszę się z tym przespać. Znaczy, nie wiem jak się do tego stosunkować, no bo wiadomo, to jest jednak teatr alternatywny. Ale to chyba jest jednak zbyt duża alternatywa, jak dla mnie, na ten moment. Jesteśmy po spektaklu, może bardziej performansie grupy Unii Teatr Niemożliwy. Ja mam podstawowe pytanie. Podstawowym moim pytaniem jest sam motyw inspiracji, ponieważ zainspirowali się Państwo motywem stalkera, zaczerpniętym z literatury, ale na spotkaniu Państwo wysunęli koncepcję dzieła otwartego. I chciałabym się zapytać, czy w takim układzie może prócz tej koncepcji tworzenia rzeczywistości na bazie elementów nieprzystających do określonej rzeczywistości, czy pojawiła się również inna koncepcja, filozoficzna może bardziej, czy czego Państwo oczekują jak gdyby od samego odbiorcy? Od odbiorcy oczekujemy rzeczy podstawowej, żeby to, co widzi, to, co my pokazujemy, odbierał na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Czyli jakby
skonstruował swój własny, osobisty spektakl. Chociaż bardziej wolimy używać nazwy performance, ale powiedzmy, odbiorca może sobie stworzyć na bazie tego performance'u, który my proponujemy, a w zasadzie nawet powinien stworzyć swój własny spektakl i swój własny teatralny, sceniczny świat. Świat w swojej wyobraźni. Świat swojej wyobraźni. Przyznam szczerze, że według mnie jest to mocno intelektualny performance. Bez podstawy merytorycznej bardzo ciężko go odebrać. I o ile muzyka, w sensie aleatoryczne, zaczerpnięcie koncepcji samej muzyki aleatorycznej i motywu sześcianu jest dla mnie zrozumiały, to nie do końca rozumiem niemej śpiewaczki, a może bardziej głucho niemej, ponieważ tutaj pani wystąpiła z dłoni na uszach, pani występowała chyba jako niema śpiewaczka, czy może nie zechciałaby pani uchylić rąbka tajemnicy? Jaki był postać, tryk? Którą tworzymy właściwie, Agnieszka też, obraz, który tworzymy wspólnie. Ale nie tworzymy jednej postaci. No nie, mówię, że postacie, które tworzymy, są z tego świata jakby ułomnego, tego świata skażonego, a śpiew tam w tle, taka to moja interpretacja, bo każdy z nas ma swoją interpretację i właściwie w tej chwili mi tak przyszło do głowy, słuchaj, że ta operowa śpiewaczka, przecież głos, koncept głosu operowego to jest doskonałość. To jest doskonałość. Prawda? I w zbicie z tym takim ułomnym, zdeformowanym światem, to jest fantastyczny pomysł. To jest ideał, do którego, ty jako niema śpiewaczka chciałabyś dążyć. Taka tęsknota jakby, prawda? Stąd też w warstwie dźwiękowej ten głos on się pojawia nieprzypadkowo. Tak. On ma swoje znaczenie. Czyli już jakby trywializując zupełnie tę postać, to jest marzenie, ideał, marzenie tej postaci, które nie zostaje tak naprawdę zrealizowane, ponieważ no, można przyjąć tak jak dźwiękowo kończy się spektakl, że pojawia się jakaś próba, ale ona gaśnie, ona jest fałszywa i... O czym zacięcie płyty, tak? Jakby nas tak informuje, prowokuje do takiego myślenia. Ale Tiul może jest tym czymś, co ją prowadzi w to marzenie, w tę różowość życia. No, taka diwa operowa. No. Z każdą rozmową coś nowego się pojawia. Bo to zaczyna być interesujące. Sami odkrywamy ten spektakl na nowo. A jest to też interesujące, bo graliśmy w przestrzeni, która zupełnie do tego naszego performance'u nie przystaje. I my na potrzeby festiwalu właściwie zbudowaliśmy trochę inny performance, zupełnie inny. Po raz kolejny... Tak jak mówiłem wcześniej, mówiliśmy na spotkaniu, to wszystkie nasze spektakle aleatorium są spektaklami niepowtarzalnymi, performance'ami niepowtarzalnymi. Pojawiają się oczywiście te same elementy, te same postaci, natomiast cała konstrukcja jest każdorazowo budowana nomen omen od nowa. Przypomniałam Państwu, że jesteśmy w klubie od nowa. W takim układzie, jaką przestrzeń Państwo preferują do swojego spektaklu, performance? Tutaj była bariera sceny. Myśmy grali na scenie, a jak Państwo widzieli, ja to tak sobie nazywam, ja tak na własny użytek, że kompozytor, który nosi sześcianę, jest jakby takim nosicielem dźwięku. I ten dźwięk powinien być słyszalny dla widowni. Widz powinien go czuć wręcz, nie tylko słyszeć. Natomiast jak gramy w takiej barierze sceny, tak, to jest dość trudno, daleki kontakt między widzem a nami. Lepiej jakbyśmy byli w tej starej części. No, scena
powoduje, tak skonstruowana scena, no powoduje, scena, że jest ściana, jest szyba pomiędzy, jest ta niewidzialna granica pomiędzy tym, co się dzieje na scenie, a odbiorcą. No ale oczywiście myśmy to wykorzystali tutaj, bo tak inaczej został oświetlony spektakl. No przynajmniej staraliśmy się. Tak, żeby jeszcze pogłębić jakby to, te ściany, te blachy. Rzeczywiście w sztuce performance bardzo ważne, bardzo istotna jest relacja między nadawcą a odbiorcą. No dobrze, to może lżejsze pytanie na sam koniec. Jakie są przyszłe Państwa działania wspólne? Czy mają już Państwo jakieś plany? Wspólne. Planów? No właściwie mamy. Jest ci u nas dostatek. Porozrzucane, tak? Agnieszka zrobi wystawę na naszym festiwalu. Tak, ja zajmuję się tu najpiękniejszą czynnością plastyka, czyli malowaniem obrazów, tak zwany relaks. Tak, a my to później pokażemy. Między innymi na festiwalu Doroty w Kwidzynie, Animo, gdzie jest 2015. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek Animo. Organizacji pozarządowych, to ważne, instytucji. I razem z Bogdanem zrobiliśmy całkiem niedawno spektakl pod tytułem Kwadratura konia. No i chcemy go promować, tak? Chcemy go przedstawić gdzieś w świecie. No to świeża nasza produkcja, olbrzymia produkcja jak na nasze. A już kolejne plany, chodzą po głowie, tylko... Pewnie za coś się zabierzemy, bo my jesteśmy takie niespokojne dusze. Trudno to zdradzać, bo to jesteśmy trochę przesądni. Zawsze można zapeszyć, że... W takim układzie miejmy nadzieję, że toruńska publiczność będzie miała okazję jeszcze raz Państwa zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. To my dziękujemy. Było nam niezmiernie miło zagrać po 10 latach. No również było bardzo miło. Czyli do zobaczenia za kolejną 10 lat. Dziesiątkę. Bądź za rok.